Nowoczesne sprzątanie, inteligentne i dynamiczne. Robot sprzątający jest użyteczny tylko wtedy, gdy dociera we wszystkie zakamarki. Technimax SR1 ma wysokość 9 cm i dokładnie takiej przestrzeni potrzebuje, aby mógł wjechać na przykład pod sofy, pod fotele, pod stoły. Oczywiście także pod kredensami lub szafkami przy ścianie. Sprawdź, czy mają one taki prześwit. Jeśli nie, zrób to tak jak ja w sypialni. Mamy świetne podwójne łóżko, ale odkurzanie pod nim zawsze było uciążliwe. Co z tym zrobiłem? Wymierzyłem 8,5 cm i podłożyłem pod nogi łóżka kilka filcowych podkładek. Osiągnąłem wymaganą wysokość prześwitu i teraz Technimax SR1 po prostu wjeżdża pod łóżko i usuwa wszystkie kurze. Oczywiście ważne jest również, aby odkurzacz nie tylko znalazł się pod wszystkim, ale oczywiście powinien również dotrzeć wszędzie. Mam na myśli wzdłuż krawędzi i oczywiście także w małe rogi. Mała wskazówka. Jeśli na przykład masz wazon ustawiony w kącie, odsuń go na tyle, aby Technimax SR1 mógł wjechać za niego, a następnie z powrotem wyjechać i w ten sposób dokładnie odkurzyć cały pokój. Nawiasem mówiąc, pomagają mu w tym dwie małe obrotowe szczotki po bokach. Wymiatają one cały kurz z krawędzi i rogów. W mojej aplikacji mam podgląd na mapę wizualną. Widzę tu posprzątany już obszar i oczywiście mogę dostosować czas odkurzania do swojego rozkładu dnia. Ale nawet jeżeli wrócę ze sklepu przed zakończeniem odkurzania i zostawię swoje zakupy w korytarzu i wtedy nadjedzie Technimax SR1, aby posprzątać, to oczywiście on zobaczy torby z zakupami, wyminie je i odkurzy w koło. A kiedy wrócę z kuchni i zabiorę torby, aby je rozpakować i w ten sposób odsłonię nieposprzątany kawałek podłogi, to zda on sobie z tego sprawę, bo jest dynamiczny. Odnotuje fakt, że przeszkoda zniknęła i wróci w to miejsce, aby je odkurzyć. Taki sprytny, taki inteligentny jest Technimax SR1.